Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5 Fabułki, moi drodzy, a my lecimy robić fabułkę w kolejnym odcineczku. Tym razem mamy skok Paleto Bay. Jest to nawet na patrio, zrobimy podobno 8 milionów z tego, co kiedyś przeczytałem. Jo, jest. Znam troszeczkę bardziej fabułkę. Skok Paleto. No dobra. Dobra. To robimy w trzy. Nie no, można aż powiedzieć cztery osoby. Plus te trzy pokatery, plus jakiś nam pomaga, jakiś go. No dobra. Wszyscy są w środku? Czy jak my to idziemy robić? No, nieważne. Czekaj, że ten konwój tam został, no nie będę sprawdzał w sumie. No. Dobra, lecimy tam, moi drodzy. O Jezu, przegapiłem, więc tak mocno nie przegapiłem. Wszyscy w czwórkę, gdzie jest Lester, mój kochany? Part of the interview process, I guess, is how you call it. Trevor knew I could cook, wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. That's the reason he had funds. Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of many now. 50K. He's tired of all aspects of his job now. From killing to dismemberment. Hey, your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up, and giving nothing in return. Hey, if he don't remember, if he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his great job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here, out back at FedEx. Jemy uciec po Anio, no macie po prostu będzie łatwiej chyba uciec tak niż w mieście, jak mieliśmy pierwszy napad. To jest drugi napad, trzeci, to jest my też napad, to drugi napad to był taki darmowy. Nic z tego nie dostaliśmy. Trevor go nie organizował w sumie. Najpierw bym trochę nam pomógł i to tyle. No i jeszcze tam kibok, chyba trzy napady jeszcze będą. Can't be worse than Trevor's. All right, man, shit. Okay,
O, dwa kapry, to 2000 już zajebałbym komuś. Kurde, ma. Dobra, nie jaja. W ogóle to jest tak zbugowane, że takie furgoneka zapierdziela ile? 82 mil, no to na około 160 km. Ja pierdzielę. A będziemy mieć nadzieję, że mógł zbierać pieniądze. Nie pamiętam tego nawet już. A to byłoby zarąbiste, jakbyśmy ten mogli brać pieniądze. Ja na pewno takimiś tam nic nie było. Napad też, ale to też może być. Wybędę, że będzie napad na biuro. Chyba z tym Heinze, czy tam na AAA, albo FIB. Nie pamiętam dokładnie. Z tym niedługo się przekonamy. Dobra, Frankie będzie gotowy. Dobra, Frankie będzie gotowy. I tak. Mógłbym go potrącić. Furgonetki. A furgonetki nie musieliśmy robić, to jest takie zbugowane. Co? Przodem, głównym wejściem. O Jezus, nie lubię takich rzeczy. Teraz, spokój. Co ja mam robić, pamiętam? Nie pamiętam to dokładnie czego. Oni sami to zbierają. Myślę, że to jest ten Portugala. Mamy, ale my nic nie wzięliśmy. Samo to się brałem. O. Dobra, pierdzielamy tymi minigunami, to się napierdzielać trzeba. Lecimy, kurde. A w tym był konflikt wojskowy. Żeby ten śmigacz, który się rozwalił, o ten. Ten też dokładnie miejscu. No gdzieś tutaj. No widziałem to źle. Dobra,
Dobra. Co? Tak, wziąłem trochę pieniędzy, zgłosiłem. O kurwa, wojsko! Co? Nie pierdziesz czołgiem. Dobra. Co? No nie wierzę, kurwa, że się wjebałem w coś. Powtórz. Ja mógłbym teraz ciągle ginąć i bym pominął ten punkt yellow. A tak to bym jeszcze teraz zapierdzielać od nowa, zobaczcie. Tak? Ja pierdzielę. Tam sobie się nieźle po nie bawią. Nie na nasz kolega. O kurwa. Sweet
No fajnie to wymyślili z tym peronem. Akurat to było fajne. Nie, akurat to fajnie wymyślili, to spoko. Trochę czołgnie akurat by się iść, no, no nie dziwię się, no ten strój balistyczny. Czekajcie, jakby tak walnął człowieka w balistycznym, to by przeżyłby. No kurde, chyba nie, musiałbym kiedyś kupić. Taki strój podobny jest. O, śpimy sobie w mieście, czekajcie, muszę to zobaczyć. No przylecieliśmy z doli tutaj aż. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Mask. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Got your crew together, okay? Alright. We should probably split up. I'm gonna be looking for a three. How do we spill for the security of this country? Come on, Franklin. Co oni razem? Jak nam daką nam dali dole? A bo 300 koła, nie tak źle w sumie. A to widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki, yo!